Więc załóżmy taki scenariusz. Poznałeś dziewczynę, zaczynacie ze sobą rozmawiać, zaczynacie się spotykać. Ona ci się bardzo podoba, uważasz ją za jedną z najładniejszych dziewczyn, z jakimi się spotykasz, z jakimi rozmawiasz i hej, okazuje się, że ty się jej podobasz. I nadchodzi ten moment, że zaczynasz się martwić. Zaczynasz się jakoś dziwnie martwić, że zaraz coś spaprasz, zaraz powiesz coś nie tak i wszystko nie wypali. Słuchajcie panowie, dzisiaj musimy o tym porozmawiać, bo coraz częściej dostaję takie wiadomości i zaczynam sobie włosy wyrywać, zastanawiając się dlaczego. Cześć, Daniel Ortega z tej strony i naprawdę mam nadzieję, że filmiki, które robię, wam pomagają, że rady, które wam daję, jakoś wpływają pozytywnie na wasze życie. Ale ta sytuacja tutaj jest uniwersalna, nieważne jaką historię macie, nieważne jaka dosłownie sytuacja jest, w jakim wieku jesteście, gdzie się poznaliście i co robicie, ta rada jest uniwersalna, więc tak naprawdę nie obchodzi mnie, w jakiej sytuacji jesteście, bo to wszystko wychodzi na to samo. Boicie się, że coś skrzanicie, boicie się, że coś zrobicie, przez to gracie bezpiecznie, czyli nie ryzykujecie, nie idziecie o krok do przodu i właśnie to sprawi, że to nie wypali. Już wam mówię dlaczego. Bardzo często się mówi, że dziewczyny wolą niegrzecznych chłopaków i kiedyś nawet robiłem filmik o tym. I nie dzieje się tak bez powodu, ponieważ ten niegrzeczny chłopak naprawdę ma w dupie to, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Po prostu idzie po swoje i się nie martwi tym wszystkim. I w 90% przypadków wychodzi, o to chodzi, bo dziewczyny tego chcą. Dziewczyny chcą, żeby facet był pewny siebie, żeby szedł po swoje i nie martwi się, czy wypali, czy nie. Ale powiedzmy, że was rozumiem. Powiedzmy, że chcecie, żeby wszystko było idealnie. Ona się wam tak podoba, że nie chcecie jej stracić. Ale uwierzcie mi, stracicie ją, jeżeli będziecie grać tak bezpiecznie, jeżeli będziecie się wszystkiego bać, będziecie się bali jej dotknąć, będziecie się bali cokolwiek powiedzieć. Bo powiedzmy, że się uda, tak? Powiedzmy, że jakoś przetrwacie ten moment tego strachu, jakoś tam prześlizgniecie się przez to wszystko i będziecie razem. W przyszłości ten związek was nie wypali, ponieważ nie byłeś nigdy szczery z tą osobą, jaki jesteś, tak? Bałeś się wszystkiego, bałeś się cokolwiek powiedzieć, bałeś się wyrazić swoją opinię, bo bałeś się, że ona się może obrazić albo może mieć inne zdanie niż ty. I to może doprowadzić do tego, że w przyszłości wam się posypie. Następna rzecz, jeżeli ma się posypać, to się posypie tak czy inaczej. Słuchajcie, dam wam taką radę. Dopóki jest dobrze, korzystajcie z tego. Bo naprawdę 90% związków, w jakich będziecie, nie wypali. Tak, bardzo rzadko znajdziecie osobę, z którą będziecie nie wiadomo jak długo. Bardzo rzadko znajdziecie osobę, z którą będziecie ponad rok, albo ponad 5 lat, ponad 10 lat. Więc nie przejmujcie się tym aż tak. Na początku bawcie się i cieszcie się z tego, że jest dobrze, że wszystko idzie w porządku i dopiero później, jak zacznie się psuć, zaczniecie się tym przejmować. Bo powtarzam jeszcze raz, nieważne jak dobrze jest na początku, w przyszłości i tak może nie wypalić coś, nie wiadomo, to jest jeden wielki znak zapytania. Teraz możecie myśleć, że się kochacie, że jesteście bratnimi duszami i tak dalej, ale po pierwsze, jeżeli nie będziecie o to dbać, to nie wypali. Po drugie, nie wiadomo co się stanie, bo różnie bywa w życiu, też może nie wypalić, dlatego cieszcie się chwilą, cieszcie tym momentem, że podobasz się jej, że wszystko jest w porządku i zaryzykuj, rób swoje, tak? Idź do przodu, pokaż jej jaki jesteś naprawdę, bo jeżeli będziesz się ciągle jej bał, będziesz się bał tego, jak ona się będzie czuła i co powie, żeby się nie obraziła, żeby się wszystko nie popsuło i tak dalej, w końcu pójdzie coś nie tak, ona pozna jakiegoś faceta, który będzie miał w dupie to, co ona myśli, po prostu, ej, chcesz iść tam, no wiesz, ona w końcu stwierdzi, no dobra, w sumie, czemu nie, pum, pójdą tam, ty będziesz płakać, ty będziesz nieszczęśliwy, tak, bo ty byłeś taki dobry dla niej i nic nie wypaliło. Więc mam nadzieję, że to troszeczkę rozwiało wasz strach, że boicie się, że to wszystko nie wypali, bo pamiętajcie, jeżeli ma nie wypalić, to nie wypali gdzieś w przyszłości, za rok, za dwa lata. Jeżeli ma wypalić, to wypali, będziecie razem przez całe życie. Więc nie ma tutaj jednej zasady, jeżeli będziecie dbać o to wszystko i poznacie siebie takimi, jaki jesteście i zaakceptujecie się takimi, jacy jesteście, to wtedy to wypali. Jeżeli będziesz udawać, tak, będziesz się bać zrobić jakikolwiek krok, żeby nie wiadomo co się stało, to to nie wypali tak czy inaczej, ok? Prześlizgniesz się przez parę tygodni, parę miesięcy, cholera wie, może parę lat, ale później wyjdziesz szydło z worka, zacznie jej przeszkadzać to, że jesteś taki miły, tak? I tak to nie wypali. Pamiętajcie, że czasem jest tak, że ludzie do siebie pasują tylko przez dany okres. Ok? Czasem jest tak, że ludzie do siebie pasują przez dwa lata, później coś się dzieje, że następny rok, trzeci rok jest do dupy i się okazuje, że tak naprawdę nie mogą być razem, więc się rozstają i później poznają kogoś innego i się okazuje, że to tak naprawdę była ta osoba i są ze sobą 10 lat, jeżeli o wszystko dobrze dbają. Różnie bywa w życiu, więc korzystajcie z tego momentu, że jest dobrze, że idzie fajnie, bawcie się tym, cieszcie się tym, nie ograniczajcie się, tak? Ok? Nie ograniczajcie się
i idźcie do przodu. Jeżeli zacznie się robić coś źle, to wtedy będziecie się martwić, czy to naprawić, czy to w ogóle jest sens naprawić, dlaczego tak wyszło, i dopiero wtedy zaczniecie się tym wszystkim martwić. Nie martwcie się na zapas, bo to na serio, na 100% definitywnie nie wypali. Ok? Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł, mam nadzieję, że przestaniecie się bać tego, czy to wypali, czy nie, bo naprawdę, no, nie wiadomo, czy wypali, czy nie. Po prostu musicie spróbować, musicie się pokazać takimi, jacy jesteście. Jeżeli Was zaakceptuje, to super, jeżeli nie, to znaczy, że to nie jest odpowiednia osoba dla Was. Okej, to wszystko w tym filmiku, pamiętajcie, bądźcie silni, bawcie się i korzystajcie z życia. Cześć!